Magiczna Gawola i witam w kolejnym streszczeniu odcinka. W ogóle witam wszystkich, którzy przyszli z TikToka, bo dużo was się zrobiło. Dobra, nie przedłużając, bo to i tak pewnie będzie dłuższy odcinek niż poprzedni. Lećmy. Okej, zaczynamy od przypomnienia pierwszego odcinka. Ten Wolfgord, zapomnieliśmy, co się nim działo, więc muszą nam przypomnieć. Stoimy sobie na dachu, gdzie All Might razem z Deku sobie tutiają. I Deku odwala jakiś dziwny monolog, że on to chciałby być bohaterem. I że to jest jego największe marzenie. I ogólnie chuje muje przy muzyce takiej... Wiecie, jak są takie upierdliwe sceny, które mają poruszyć nasze serduszko, to wtedy wjeżdża taka specjalna muzyczka, która ma jeszcze to bardziej podbić. Więc ten monolog ma nas złapać za serce i mamy jeszcze bardziej współczuć biednemu ziemniaczkowi. Że jaki to on jest biedny i że on potrzebuje miłości i że on chce być tym bohaterem. Dobra, whatevs. Ogólnie on dużo płacze, więc jest bardziej irytujący na początku niż fajny. Deku jest bardzo zmotywowany i właśnie przez to, że jest zmotywowany, on powinien wywołać u nas takie emocje, że o, będziemy go lubić, bo my nie jesteśmy zmotywowani, siedzimy kurwa całymi dniami przed YouTube'em, TikTokiem, albo Netflixem i mamy wywalone na to, że rośnie nam dupa. Ja nie żartuję. Ja tak tylko mam. No i ogólnie staje na tym, że Deku to jest biedny, sierotka i pierdol, pierdol, no ale jego wywody przerywa takie puf i nagle All Might zaczyna się dymić. I zmienił się w sflaczałego dziada. Tylko, że moim zdaniem ten sflaczały dziad jest o wiele bardziej seksowny niż ta jego przypakowana wersja. Ale ja po prostu lubię takich zawiedzonych typów, którymi trzeba się zająć. I wjeżdża opening. Klasycznie po openingu nie wracamy do sceny, która była przed, tylko przenosimy się totalnie z dupy i przenosimy się do Kaciana, który tupta sobie po jakichś dziwnych alejkach z jakimiś typkami. Obstawiam, że to jego koledzy z klasy, czy... Nieważne, więcej ich chyba już nie zobaczymy. I Bakugo napierdziela na Deku, jaki to nie jest chujowy i w ogóle najlepiej to jakby umarł i w ogóle przestał istnieć. Mimo, że Deku nie potrafi mu zrobić, bo nie ma mocy i jest popierdółką straszną. Myślicie, że to frustracja przez to, że nie może zaakceptować swojej orientacji i swojej miłości do niego? No i w tej całej, w tym całym wkurzeniu idzie po prostu, o patrzcie, butelka kopnę, no każdy przecież kopie śmieci, no. To była ta butelka, w której był glut. Bo zapomniałam wam wspomnieć, że przez to, że się Deku uczepił All Mighta, to ten glut, którego wcześniej pokonał i wsadził do butelki, a butelkę wsadził do kieszeni, to jak sobie lecieli, to ta butelka wypadła. Deku jest irytującą parówą, która sprawia, że chce mu się jednąć w ryj za to, że przeszkadza. Totalnym zrządzeniem losu butelka się rozkręca po tym, jak Kacian ją kopnął i glut wyłazi z butelki i łapie swoimi macuszkami biednego Bakugo, który niekoniecznie jest szczęśliwy, będąc częścią hentajca. A ten muko glut tak w ogóle to ma jakąś słabość do młodych chłopców. Tak mi się coś wydaje, że to może być to. FBI, open up! Ale ja wiem, Kacian to jest Kacian, jest super i w ogóle i robi boom i przez to, że robi boom, to ten slime jeszcze bardziej się miara. I... Dobra, wracamy na dach i mamy Deku, który jest rozczarowany, bo jego idol jest sflaczałym dziadem i dlaczego? Sobie wyobraźcie, że typ ma tajemnicę, ale All Might stwierdza, że opowie kurwa historię swojego życia typowi, którego poznał pół godziny temu. Coś, co miało być tajemnicą. Ta, wiesz co, opowiem ci, spoko. 5 lat temu dokonałem transmutacji. A nie, to czekajcie, to Izumi. No, 5 lat temu jakąś tam walkę miał i przez to stracił bebechy i wycięli mu żołądek i coś tam jeszcze. Ale wyobraźcie sobie samo to, że opowiada to chłopakowi, którego... Kuźwa nie zna i który tak naprawdę jest jego fanem, więc może napisać o tym wszędzie, może rozgadać. Ale tak naprawdę, kto uwierzy gówniakowi, ewentualnie się go sprzątnie. Nie będzie problemu. I przez to, że nie mamy bechów, to w tej przypakowanej formie może być 3 godziny dziennie, więc super. All Might niszczy marzenia Deku. A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. I mówi mu, weź chłopie... Nie masz mocy, do dupy ty chcesz iść, idź do policji, idź pałuj i gazuj kobiety na protestach. A nie, to tylko w Polsce. No i odchodzi, w siną dal, zostawiając biednego, zapłakanego. Dobra. Chyba nie płakał. Ale zostawia Deku na dachu i schodząc ogarnia, że zgubił butelkę. Kurwa szybko.
Wracamy do Kaciana, który jest oblepiony slajmem i dusi się i całe miasto płonie, bo Muk wykorzystuje jego skilla w jakiś sposób i robi bum bum i się wszystko jara. I najlepsze jest to, że to wszystko dzieje się na oczach superbohaterów, którzy kurwa gówno robią. Stoją i się lampią jak szpak w pizdę i nie potrafią zrobić nic, bo nie mają skilla, który mógłby z tym walczyć. Skurwa super, nie? I w ogóle tekst, że dzieciak musi jeszcze poczekać. Ryle? Wiecie co, ja tu w sumie mam wszystkie otwory do oddychania pozamykane i tak, ale skoro każecie poczekać, to ja poczekam, nie przejmujcie się mną. O Boże! I tak sobie superbohaterowie i bohaterowie czekają, aż przyjdzie ktoś, kto nie boi się kurwa ognia. Kaciance kurwa umiera. O, super, super jest, super. Tak jest. All Might podbiega tam i rozkminia, że to jego wina i że w ogóle to wszystko zjebał i w ogóle jest chujowy i dalej się gapią i nikt nic nie robi, żeby uratować kurwa dzieciaka. What else? Deku se łazi zasmarkany po mieście, bo jego marzenie zostało zniszczone. I jak? Dlaczego? Jak mogłeś? Znaczy ja wiedziałem o tym, że gówno będę mógł, ale ta iskierka się tliła. A ty ją kurwa zgasiłeś. I w ogóle tuli do piersi swój taki zeszycik, w którym zapisał... Nie ten zeszyt, to już ustaliliśmy. No i tuli ten zeszycik i tak... Ten zeszyt w ogóle zniszczył Kacian w poprzednim odcinku i w ogóle za to powinien dostać z buta w twarz, bo okej, bądź sobie bucem, ale nie niszcz tutaj własności. Deku ogarnia, że cały ten rozpierdziel, który dzieje się w mieście, robi ten glut, który zmacał go wcześniej i czuje się zazdrosny, bo on był jego pierwszym i tak teraz musi patrzeć, jak kogoś innego maca i tak... Nie fajnie. No i biegnie tam, bo of course trzeba obczaić, co się dzieje. Tak sobie wyobraźcie, że Izuku i All Might i wszyscy, i bohaterowie, i w ogóle tam te tłumy patrzą, kurwa, jak im się dziecko dusi. Żaden kurwa nie pobiegł, żeby mu pomóc. Żaden. Tak, po prostu. Nie potrafiłam ogarnąć tej sceny. Ja wiem, że to jest wszystko po to, żeby dalej się fabuła potoczyła tak, jak się potoczyła, ale po prostu mnie szlak trafia. Oczy Deku i Kaciana się spotykają. To jest ten moment, gdzie wjeżdża slow-mo i Deku po prostu biegnie. Nie wyobraź sobie, że lecicie ratować typa, który zgotował wam piekło na ziemi. No ale przyjaźniliście się kiedyś tam kiedyś, więc co? Tak, pójdę cię uratować, to jest to. Tak biegnie, wymija tych bohaterów, którzy oczywiście są tak chujowi, że nie potrafią nawet dzieciaka zatrzymać. Więc tak naprawdę dwie osoby będą w niebezpieczeństwie, a nie jedna, ale on leci dalej wywalone. Mówię, są bezużyteczni i nie potrafią go kurwa nawet złapać. Okej. Okay. I to wszystko widzi All Might, który po prostu stwierdza, że kuźwa, to powinienem być ja! I jak ja mogłem do tego dopuścić? Że tam się dziecko dusi i inne dziecko leci ratować, a ja kurwa stoję i się gapię. No. No i zaczyna się znowu dymić, więc znowu się robi przypakowany. To jest no dobra, se bądź. I oczywiście musi wjechać monolog, no bo w takiej sytuacji by nie wjechał monolog. No i bohater to jest ktoś, kto kuźwa poświęca się za cenę własnego życia, będzie ratował innych, coś tam, wiecie, takie typowe pierdzielenie. Ale przypominam, Kacian tam ledwo oddycha, bo ma zaklejony kurwa ryj, otwór gębowy. Ale jest czas na monologi. On poczeka, spokojnie, on poczeka. I Muk, of course, jak już ten All Might się przypakował, to Muk dostaje lepę na ryj, no ale oczywiście wszystkie lepy, które sprzedaje All Might, są nazwami stanów? Dobrze mówię? Możecie mnie poprawić. O, what else? No ale wiecie, chodzi o to, że on jest taki amerykański, że amerykańskie nazwy ataku, więc o. I robi się takie wziu! I on znika i... W sensie znika Muk, bo się rozpadł na tysiące kawałeczków. Again. No i podmuch powietrza jest taki wielki, że robi trąbę powietrzną i po prostu zaraz zaczyna padać deszczyk. No i sobie pada ten deszczyk. Najlepsze jest to, że ten deszcz robi więcej niż kurwa jebani bohaterowie, którzy tam stali i gapili się. No, więc deszczyk sobie pada, gasi ogień, bohaterowie wtedy wchodzą na miejsce całej akcji i... I Deku dostaje opierdziel, bo jako jedyny pomyślał o tym, żeby jednak uratować dzieciaka, więc trzeba go opierdolić. Kaczan zostaje gwiazdeczką telewizji i internetu, bo widocznie ludzie lubią taki styl i lubią tam takie gluty i podduszanko, nie wnikam, każdy ma swoje preferencje. Coś tam jeszcze się działo, ale to widocznie nie było jakoś tak istotne, bo nie pamiętam i też sobie nie zapisałam, więc
No i Izuku sobie tupta w stronę domku, bo no wiecie, on jest już bezużyteczny, dostał opierdol od bohaterów. Bohaterem sam też nie zostanie, więc równie dobrze może zacząć hodować jedwabniki i tak naprawdę nic w jego życiu się nie zmieni. No i dogania go Kacian, który tak naprawdę dogania go tylko po to, żeby mu powiedzieć, że wiesz co, jesteś chujowy, nie prosiłem cię o pomoc, spierdala i wraca z powrotem. Wiecie, że istnieją telefony komórkowe, wiecie, że istnieją social media. Starczyło mu na przykład na WhatsAppie napisać, jesteś chujowy, wal się na ryj. I sobie wyobraźcie, nastolatka, na którego wyskakuje zza rogu. Bo on jakąś taką dziwną manię ma chowania się za rogami. Za rogami? Chowania się po kątach i ogólnie obserwowania młodych chłopców. Wyskakuje All Might i tak teraz skąd wiedział, gdzie on jest? Skąd wiedział, gdzie będzie szedł? Czajcie, jak to jest creepy i tak... No i of course mówi, że Deku to on jednak jest fajny i że może jednak zostaniesz tym bohaterem, bo masz te wszystkie cechy, które bohater powinien posiadać, bo ruszyłeś na pomoc nawet o tym nie myśląc, czy coś ci się może stać, więc okej, możesz być bohaterem. Teraz mamy smutną scenę, bo obcy facet dał mu większe wsparcie niż jego matka, więc pada na kolana i zaczyna sobie płakusiać. Więc tak się nam kończy odcinek. Następny będzie z treningiem, z tego co pamiętam. Więc tak, okej. Okay. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam na TikToka, zapraszam na pozostałe reakcje i dajcie znać, jak wam się podobało. Dzięki jeszcze raz i trzymajcie się, pa!